Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj widzicie mnie i zresztą po tytule tego filmu, że ponownie postanowiłam zająć się omówieniem portretu tarotowego, ale muszę na początku powiedzieć wam dlaczego. Otóż dostałam bardzo dużo głosów na moją skrzynkę mailową poza YouTubem i też od koleżanek, które mnie oglądają na YouTubie i również są z tej samej branży, że bardzo ciekawe jest to, o czym mówię, i że właściwie powinnam zacząć również nagrywać filmiki dotyczące portretów tarotowych. Ja, jak wiecie z poprzedniego mojego filmu, zostawię wam linka w prawym górnym rogu. Mam trochę opory natury etycznej, dlatego że osoby, które analizuję, z zasady nie powinno się mówić o nich w kontekście ich spraw prywatnych, intymnych. Publicznie nie powinno się o tym mówić. Natomiast przemyślałam ten temat i postanowiłam nagrywać firmy, które dotyczą osób publicznych, czyli takich, o których wiemy, o których donosi prasa albo donoszą media, ogólnie media. I postanowiłam skupiać się na tych moich filmikach na omawianiu nie konstrukcji emocjonalno-psychologicznej tych osób, a skupić się właściwie na jakiejś kwestii w ich życiu, z czego są znani i skąd to wynika, albo dlaczego postąpili tak, a nie inaczej i z czego to wynika. Dzisiaj będę opowiadała o Jerzym Kalibabce, zwanym Tulipanem, i chciałabym się skupić na kwestii w jego portrecie tarotowym, skąd wziął się u niego ten pociąg do wykorzystywania innych ludzi. Ja nie będę, owszem, to można rozszerzyć, ale już oczywiście poza kadrem, o jego analizę psychologiczną, skąd to u niego się wzięło, ale ja bym chciała się skupić głównie na tym, na jakich pozycjach są u niego, u niego w portrecie takie przesłanki, że on po prostu poszedł tą drogą, nie zgłębiając się w przyczyny. Dobrze, zaczynamy. Kim jest Jerzy Kalibabka? Osoby z mojego rocznika albo trochę starsze wiedzą o tym doskonale, natomiast osoby młodsze, które będą oglądały ten film, mogą nie mieć pojęcia, kim on jest. On urodził się w 1956 roku i w latach 80. był właściwie dla milicji, ówczesnej milicji, wrogiem numer jeden. Został wysłany za nim list gończy w Polsce. Dlatego, że zgłaszały się coraz częściej na milicję panie, które on oszukał. Ale on oszukał je nie w sensie matrymonialnym, to znaczy obiecywania małżeństwa. Owszem, to może też miało miejsce, ale głównie finansowo je oszukiwał. On był bardzo czarujący, był bardzo no przystojny, więc wykorzystywał te swoje atuty, swojego wizerunku, swojego ciała do tego, aby nabierać kobiety, tak? Został nakręcony serial na podstawie życia Jerzego Kalibabki w latach 80. On jest dostępny na YouTubie, dostępny jest w ogóle w sieci, można go sobie obejrzeć. Na Wikipedii on też, jego życiorys jest opisany, także jeżeli ktoś by chciał zapoznać się więcej o tym, co ja nie powiem teraz w tym filmie o nim, to może sobie na Wikipedii przeczytać. No dobrze, nie powiem, tak jak zawsze, nie powiem publicznie jego daty urodzenia, dlatego że ja uważam osobiście, że publiczne wypowiadanie dat urodzenia
wiąże się z tym, że inni ludzie mogą z łatwością wejść w energetykę danej osoby, tak? Jeżeli się zna oczywiście personalia również. Powiem Wam tylko, że on się rodził w 1956 roku i oczywiście data jego urodzenia jest również dostępna w internecie, to już zupełnie jest co innego, ale ja nie będę całej daty urodzenia mówić. Dobrze, ja się skupię teraz na tym, skąd u niego wzięły się te ciągoty do kobiet, do wykorzystywania kobiet i tak dalej. Przede wszystkim u niego pojawia się cesarzowa w portrecie. Cesarzowa w portrecie w tych pierwszych trzech punktach portretu tarotowego, ale również jak wykonać misję na to życie i to chyba wszystko, tak, to są te dwie cesarzowe. Więc kim jest cesarzowa? Cesarzowa w karcie tarota jest kobietą przede wszystkim atrakcyjną, zamożną, może być w różnym wieku. Równie dobrze cesarzowa może mieć 15 lat jak i 50 i być atrakcyjna i zamożna przede wszystkim, albo po prostu zachowywać się jak cesarzowa, czyli ten archetyp cesarzowej może dotknąć, że tak to nazwę, kobiet w różnym wieku. Może się objawić na różnych płaszczyznach jej życia. Czy to właśnie jeżeli chodzi o zamożność, urodę, sposób zachowania, ale również na przykład umiejętność czy pasję gotowania, bo o tym też mówi cesarzowa, czy upiększania domu, upiększania innych ludzi i tak dalej. Cesarzowa na różnych poziomach różnie się realizuje. Więc dlatego mówię, że cesarzową może być kobieta w różnym wieku, niekoniecznie tylko młoda, piękna i bogata. Może być również panią w dojrzałym wieku, która dba o siebie i może niekoniecznie ma aż tak dużo pieniędzy. Ale wracając do portretu tulipana. Jego właśnie pociągały takie kobiety, ale przede wszystkim zamożne, no i atrakcyjne, tak? Zamożne z tego względu, że on po prostu chciał na nich brzydko mówiąc, pasożytować. Jem głównie chodziło o profity finansowe. Zaczął bardzo szybko, bo jak miał 20 parę lat, on mieszkał nad morzem, jego ojciec był rybakiem, no i on odziedziczył po ojcu łódź i też również łowił, ale zawsze marzył o prowadzeniu innego trybu życia, takiego bardziej w cudzysłowie światowemu. Jakie tam światowe życie mogło być w PRL-u? No ale coś tam widział, jeżeli nad morzem mieszkał i przyjeżdżali zagraniczni turyści, to widział ich zasobność portfeli, widział atrakcyjność tych kobiet i on po prostu chciał dołączyć do tego świata. I już u niego w bardzo młodym wieku zaczęło się te ciągoty, dlatego że ma rydwan z dnia urodzenia. To jest po prostu takie dążenie do celu, nie po trupach, ale dążenie do celu, gdzie sytuacje i okoliczności sprzyjają po prostu człowiekowi, dlatego że człowiek nie za bardzo się zastanawia, w jaki sposób mam to wykonać. Po prostu z łatwością mu idzie pójście do celu i tak jakby cały wszechświat się pozytywnie sprzysięgał, żeby stać po jego stronie. I on właściwie w młodym wieku już zaczął ten rydwan realizować pod tym względem, że zdobywał kobiety, tak? Rydwan jako mężczyzna zdobywca, ale również porzucił to swoje zajęcie połowu ryb i po prostu ruszył w Polskę. Ruszył w Polskę, no i tam już od tego momentu zaczęła się u niego realizacja jego misji życiowej, czyli on ma misję życiową w karcie Słońca i jak wykonać tą misję życiową ma w karcie cesarzowej. Więc środkiem do wykonania tej jego misji życiowej w Słońcu były kobiety cesarzowe, czyli kobiety, jeszcze raz powtarzam, atrakcyjne i zamożne w jego akurat w jego sytuacji, w jego portrecie życiowym cesarzowa objawiała się właśnie pod taką postacią kobiety zamożnej i kobiety atrakcyjnej. I
a słońce jako misja, czyli po prostu pięknie jest, jest zabawa, o nic się nie martwię, tak? Nie zarabiam tych pieniędzy, po prostu się bawię. Z takiego powodu, że cesarzowa mi to umożliwia, tak? Czy więcej cesarzowych. Świadomość, jego świadomość, czyli jego intelekt, jego świadome postrzeganie świata jest w wisielcu. Wisielec u niego jest sumą cesarzowej i eremity. Więc tak, on jako człowiek, jako w młodości, tak, no u niego w rodzinie się nie przelewało. Połów ryb nie przynosi wtedy, teraz nie wiem, bo nie znam się na tej branży, ale wtedy nie przynosił aż tak dużych dochodów, żeby można było normalnie funkcjonować tak, jak on sobie wtedy tego życzył, czyli na takim wyższym poziomie finansowym. Konsumpcyjnym dzisiaj byśmy powiedzieli. Więc ten eremita, czyli ta bieda, powiedzmy, tak, nazwijmy to biedą w skrócie u niego, w połączeniu z cesarzową, on sobie wymyślił, że wyjdzie z tej biedy za pośrednictwem cesarzowej czy cesarzowych, wielu cesarzowych, i wtedy będzie mu się dobrze żyło. Wisielec mówi o tym, w tym wypadku nie o zatrzymaniu życia czy nie podejmowaniu żadnych działań, ale konsekwencją tych jego działań w łapanie w sieci cesarzowych, że tak to nazwę, on dobrze się ustawi w życiu, tak? Wisielec ma coś również z takiego, w tym wypadku akurat, wynikającym z sumy cesarzowej i remity, ma coś takiego, że ja wyjdę z biedy i ja po prostu zahaczę się gdzieś, o, tego słowa mi brakowało, zahaczę się gdzieś dzięki cesarzowej, tak? I wyjdę z tej biedy remity. O, jaką on ma karmę? On ma karmę w cesarzu. Więc oprócz tego, że on był atrakcyjny, Rydwan jest atrakcyjny, też między innymi atrakcyjny fizycznie i atrakcyjny seksualnie. Jest, Rydwan jest, nazwijmy to kolokwialnie, zawsze gotowy do inicjacji seksualnej. Taki po prostu jest Rydwan, tak on się objawia w portretach tarotowych u mężczyzn. Ma niespożytą również energię seksualną, więc w połączeniu z jego powierzchownością, powierzchownością tulipana, Jerzego Kalibabki, plus to jego postawa życiowa wtedy w pierwszym etapie życia takiego Wilhelma Zdobywcy, nazwijmy to, powodowała, podwyższała jego atrakcyjność w oczach kobiet i pomagała tulipanowi zdobywać te kobiety. Ale dlaczego zmierzam do cesarza? Dlatego, że w karmie, jeszcze raz powtarzam, ma tego cesarza. Rydwan i cesarz to są w ogóle dwie zupełnie inne bajki i dwa zupełnie inne typy mężczyzn. On za pośrednictwem tych cesarzowych w swoim życiu chciał osiągnąć status cesarza. On w pewnym momencie, to znaczy tak, cesarz przede wszystkim decyduje nie tylko o swoim losie, ale o losie innych ludzi, dlatego że ma do tego narzędzia, ma do tego odpowiednie doświadczenie i tak dalej. Jakie Kalibabka mógł mieć doświadczenie? No właściwie tylko damsko-męskie mógł mieć doświadczenie i doświadczenie w, nazwijmy to ogólnie, oszustwach i przekrętach. Także powiedzielibyśmy wtedy, w latach 80., inni mogli go podziwiać ze względu na to, na jego obrotność, tak? Bo on umiał zrobić pieniądze z niczego. Bo on nie tylko podrywał panie, ale również tam gdzieś pokątnie handlował. Także on miał takie też zacięcie handlowca, tak? Umiał sprzedać coś, czego nie miał. Więc jego karma
dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jego karma jest w cesarzu i on po prostu naturalnie, podejrzewam, że nieświadomie albo wewnętrznie pchała go ta potrzeba posiadania jakichś zasobów, jeśli mówimy o cesarzu, ale również kontroli sytuacji. Ten mężczyzna w kontaktach z damsko-męskim zawsze kontrolował sytuację i jeżeli coś poszło nie tak, to on potrafił w taki sposób tą sytuację obrócić, żeby było na jego korzyść, tak? O to mi chodzi. Natomiast w poprzednim życiu, czy w poprzednim wcieleniu wynikającym z obecnej daty urodzenia, co on robił, ma kartę kochanków. Więc jeżeli weźmiemy tego cesarza z karmy i kartę kochanków, co robił, czyli on również musiał mieć do czynienia w jakimś tam stopniu z wybieraniem kobiet. To znaczy kobiet. Z tej daty urodzenia nie wynika, czy on był heteroseksualny czy homoseksualny, ale tak czy siak kochankowie mówią o wielości wyboru, tak? Zgodnie ze znaczeniem. I jako to, co robił w poprzednim wcieleniu wynikającym z obecnej daty urodzenia, czy podejrzewam, że musiał wykonywać podobne rzeczy, czyli czy w podobnych sytuacjach występować, czy podobne sytuacje go spotykały, czy kreował podobne sytuacje, wcale nie musiał być osobą samotną, czyli nie musiał być żonaty, mógł na przykład być w stałym związku, ale mieć sporo konkubin czy kochanek, tak? Więc tak jakby ta pozostałość z poprzedniego wcielenia odbiła się na obecnym jego życiu. I jeszcze chciałabym wrócić do tej kwestii, dlaczego on był atrakcyjny dla kobiet, dlaczego kobiety postrzegały go jako atrakcyjnego mężczyznę. Już mówiłam o rydwanie, to jest jeden czynnik, ale drugi czynnik jest też taki, że on na zewnątrz, tak jak ludzie go odbierali, ma na tej pozycji ma kartę świata. Karta świata mówi, tak jak wam kiedyś wspominałam w filmiku o kartach neutralnych w tarocie z Arkan Wielkich, zostawię linka również teraz w prawym górnym rogu. Karta świata mówi o bogactwie doświadczeń. Nie mówi o starości, ale o bogactwie doświadczeń. Więc ludzie postrzegali go jako atrakcyjnego również między innymi z tego powodu, że on był otwarty. On był otwarty na doświadczenia, które przychodzą z zewnątrz i wykorzystywał te doświadczenia w dalszych swoich kontaktach z innymi ludźmi, kobietami. On był bardzo dobrym obserwatorem, bo wisielec, wracam teraz do tego wisielca z jego świadomości, z pozycji świadomości i to również opowiedziałam w kartach, w filmiku o kartach neutralnych w Arkanach Wielkich. Wisielec jest bardzo dobrym obserwatorem i uczy się od innych ludzi. W wypadku Kalibabki on co on mógł wiedzieć, co on mógł umieć w jakiejś zapadłej dziurze nad morzem, na wsi, jako rybak? No właściwie nic nie wiedział. On po prostu obserwował turystów, jak turyści się zachowują, zwłaszcza ci zamożniejsi, jak mężczyźni się zachowują, jak kobiety reagują na zachowanie mężczyzn i odwrotnie. I on po prostu wykorzystywał tą swoją zaobserwowaną wiedzę do późniejszych swoich działań. I dlatego na zewnątrz po jakimś czasie ludzie zaczęli go postrzegać przez pryzmat karty świata, czyli osoby, która przede wszystkim też z niejednego pieca chleb jadła, jest w jakiś tam sposób doświadczona, ma atrakcyjna ze względu na to, że ma o czym opowiadać, tak? Że zna różne anegdoty i w połączeniu rydwań ze światem
mówi Rydwan, czyli z pierwszego etapu życia u niego, od dzieciństwa do powiedzmy tam trzydziestki, razem z tym światem, jak go ludzie postrzegali na zewnątrz, mówi o tym, że on po prostu był atrakcyjny dla mężczyzn i dla kobiet, tak? Atrakcyjny jako partner do rozmowy, jako potencjalny partner do relacji, czy partner tylko seksualny na jedną noc, bo również i tak się zdarzało u niego. Jak on ma tą samą kartę świata, w jaki sposób osiąga, czy osiąga, powinien osiągnąć harmonię wewnętrzną. Świat również mówi o tym, o kontaktach za granicą, tak? Więc on miał kontakty z zagranicą, no ani be, ani me w obcym języku nie mówił, ale potrafił się dogadać, zwłaszcza z kobietami, bo język ciała i język niewerbalny jest, nie zna ograniczeń międzynarodowych, więc on potrafił się dogadać, tak, z kobietami, mową ciała i również mową oczu. Potem tak piąte, sześćdziesiąte zapewne mówił po niemiecku, bo jeżeli niemieckie turystki przyjeżdżały do nad morze, to on miał z nimi kontakt. Coś tam gdzieś liznął, również za pośrednictwem prostytutek w hotelach, rezydentek, także coś tam nieco liznął, ale jego właśnie pociągał ten świat, gdyby podejrzewam, on miał możliwość, albo może inaczej to ujmę, gdyby w latach 80. była możliwość swobodnego przekraczania granic i podróżowania po Europie czy świecie, to on by to zrobił. I nie sądzę, że zostałby wtedy złapany, bo tak sobie by krążył po Europie, powiedzmy, i tutaj oszukał kogoś, tam oszukał kogoś, na pewno by list jakiś gończy w pewnym momencie za nim był wysłany, że jakaś tam pani czy kilka pań zgłosiło tu i tu, że taki człowiek mnie oszukał, ale trudniej byłoby go złapać. On ostatecznie został złapany przez przypadek w Polsce, odsiedział swoje, chociaż w portrecie tarotowym on nie ma zaznaczonej właśnie tej kary więzienia, tego procesu i tak dalej. Dobrze, ja mówię to tak o nim trochę bardziej rozrywkowo i w kontekście, znaczy takie mam wrażenie, że mówię o nim trochę rozrywkowo i w kontekście takiego wspominania, tak? No bo jakby nie było, lata 80. było 30 lat temu, minęło już 30 lat od tego czasu, no i osoby, które będą mnie oglądać, mogą się zastanawiać, co właściwie było w tym złego, w oszukiwaniu kobiet, być może kobiety były same sobie winne. No niekoniecznie, tak? No taki mężczyzna, jeżeli któraś z Was, która mnie ogląda, chociaż raz miała do czynienia z takim typem mężczyzny, to wie, jest tego świadoma, jak można stracić głowę, jak można po prostu zgłupieć nagle, jak kobieta może nagle zgłupieć, bo mężczyzna ją oczarował. On po prostu taki był, tak? Tulipan był taki, ale co jest jeszcze ciekawe, tak naprawdę ten Jerzy Kalibabka, on nie był złym człowiekiem. On dążył do tego, aby być w jakimś tam wyższym stanie posiadania, czy wyższym stanie, czy aspirował do wyższej warstwy społecznej, że tak to nazwę, ówczesnej, czyli tych osób, które miały pieniądze. Ale tak naprawdę on nie był i nie jest złym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że jego wnętrze jest, na tej pozycji wnętrza ma gwiazdę. Gwiazda nie mówi o byciu złym człowiekiem. Gwiazda mówi o właśnie wielkiej wrażliwości, o wielkiej empatii. U niego ta gwiazda wynika z tego Rydwanu, z pierwszej pozycji, z koła fortuny, które ma w podświadomości, i z głupca, który ma w talentach. Więc ostatecznie ta gwiazda jako wnętrze właśnie powodowała to, że kobiety chciały się też nim między innymi zaopiekować, tak? Bo taki mężczyzna, który przyjmie postawę z zewnątrz,
jestem atrakcyjny fizycznie, potrafię załatwić to czy tamto, jestem obrotny, ale jednocześnie jestem wrażliwy i ciebie posłucham, co ty masz do powiedzenia i dam ciepło z siebie, no to kobiety lecą do takich mężczyzn jak, no nie wiem, pszczoły do miodu. Także on wykorzystywał, ale mimo wszystko on, jego charakter nie był zły. On po prostu wykorzystał sytuację, on wykorzystał te swoje, to wszystko, co miał w portrecie, żeby osiągnąć jakiś tam swój cel, tak? Nie pracować, żyć na wysokim poziomie, a w portrecie tarotowym ma tą cesarzową i słońce jako w misji, więc w jakikolwiek, czy żyłby w PRL-u, czy żyłby w innym ustroju politycznym, nie tylko w PRL-u, to on i tak dążyłby do takiego lekkiego i łatwego życia, z których może czerpać przyjemność. Dlatego, że kobiety mu też to ułatwiały i on właśnie dzięki kobietom, czy kobiety były do tego środkiem. On ma jeszcze wiele innych pozycji w portrecie, które też są interesujące, ale nie chcę w to wchodzić, dlatego że ten mężczyzna jeszcze żyje. I nie czuję się upoważniona do tego, żeby go roztrząsać publicznie pod tym kątem. Jedynie może powiem, że on jeszcze żyje, on ma teraz 56 rocznik, on jest, więc on ma ponad 60 lat. I czy słyszałyście o nim cokolwiek, czy słyszałyście o nim cokolwiek w ostatnich latach? No nic. A dlaczego? Dlatego, że na ostatni etap życia on ma eremitę. I on po prostu usunął się w cień. Ma żonę, z tego co wiem, ale jest o nim cicho. On po prostu już to, co miał zrobić według swojego portretu tarotowego, to już zabalował, zgodnie z tym rydwanem w pierwszym etapie życia, tą cesarzową w drugim etapie życia i tym światem i tym wszystkim. On po prostu już wykonał to, co miał wykonać, zgodnie z portretem, no i teraz usunął się w cień, gdzieś tam sobie żyje, jak funkcjonuje, nie wiadomo. I już. Dobrze. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to było interesujące przede wszystkim, chociaż ja powierzchownie starałam się mówić o tym mężczyźnie, dlatego że no po prostu mimo wszystko mam jakieś tam etyczne opory, jeśli chodzi o omawianie publiczne portretów tarotowych. Ja mam w planie nagrać jeszcze inne filmy, tylko nagram do tego wstęp, żeby osoby, które nie mają pojęcia, czym jest portret tarotowy i nie mają pojęcia, dlaczego ja będę omawiała w taki, a nie inny sposób inne osoby i na jakie tematy, znaczy na ten konkretny jeden temat w pryzmacie tego jednego tematu, czy przez pryzmat tego jednego tematu, nagram taki wstęp, żeby uspokoić Was i wyjaśnić, dlaczego to robię. To jest, teraz nie będę mówiła i przedłużała tego filmu, ale wyjaśnię. Chciałabym zapoczątkować serię takich filmików właśnie w kontekście, znaczy portret tarotowy przez pryzmat pewnej dziedziny życia, który może dotknąć każdego z nas, ale również nie musi, bo to istnieje, czy jest zaznaczone, czy nie jest w naszej dacie urodzenia. To mnie bardzo interesuje. I mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria filmików, ale dobrze, teraz już nie będę się rozwodnić na ten temat. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące tego, co powiedziałam w tym filmie, coś może powiedziałam niejasno, albo chcielibyście dorzucić coś od siebie, co wiecie na temat tego mężczyzny, to bardzo chętnie w komentarzach. Ja postaram się wtedy nagrać jeszcze na przykład drugi film na ten sam temat tego mężczyzny,
biorąc pod uwagę te Wasze komentarze. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę i do następnego filmu.